Elo, to ja. Nagrywa się wszystko. Chuj mnie to obchodzi, że masz kurwa złego tego. Elo, no, nagrywa się, tak? Coś tam pisali. I ja tu przeszedłem. Dobra, jest git. Nagrywam na nowym OBS-ie. Czy ja powinienem tu zaczynać, czy chuj tam, kurwa, może być tu. Gramy sobie w tym sezonie. Upadłem na łeb na szyję, nawet nie wiem jak bardzo. Jestem tak głęboko w piździe, że ekspedycje mogą po mnie wysłać. Kurwa. Nawet nie zdążę sobie tego... No kurwa, chodźcie mi tu pomóc! No kurwa! No i chuj im w dupę, kurwa. I to jest zajebista pomoc, kurwa. O kurwa, dwa autoataki. Sry, kurwa. Chuj mnie to obchodzi, twoje sry. Śmieciu jebany. I kurwa, grasz sobie w tą grę. I kurwa, i co? I patrzcie, kurwa, nawet many, kurwa. Kurwa, życie przegraj. No kurwa, no rzeczywiście, możesz przegrywać na dżunglę, skoro ty kurwa nawet skilla nie użyjesz. Śmieciu. Ja się wyjebię zaraz. No kurwa, patrzcie ile mam życia teraz przez tych śmieci. Se kurwa oddał 3 autoataki i wyjebany ma. Przecież jak teraz tu przyjdzie Waj, to ja kurwa wyjdę z tej gry. I kurwa, i mówi: ja to ogólnie zawsze wygrywam bota, tylko ja mam chujową dżunglę, nie? Kurwa, i wiecie co w tej chwili robi? Opierdala se kurwa fistaszki kurwa na tym bocie. A po co pomóc dżunglerowi? Po chuj. No remake będzie, ja pierdolę. Chuj mnie to obchodzi. Nie chcę tego remake'a. No kurwa. Jak tu grać tu zjebaną grę? Podjebie ci tego. Ja chcę tego, miniona. Nie nagrywamy tego. Dobra, pierdolę to kurwa, wyjebałem się, bo się wkurwiłem. Naprawdę myślałem, że 3. level dostanę, nie dostałem tego 3. zajebanego levela. Się wkurwiam przez tą grę, bo kurwa grasz se z ludźmi, chcesz sobie normalnie zagrać, ale nie kurwa, nie zagrasz sobie, bo ci kurwa Sona przychodzi i mnie wkurwiają takie małe zachowania, kurwa, typ płacze, typ kurwa, nie wiem, chuj mu dupę. Jak mnie kurwa złapał? Jak on mnie złapał? Tym Q. Przez ścianę. Jak to jest w ogóle możliwe? A mi wkurwia ta gra, po co ja w to gram w ogóle? Ja nie umiem nawet w to grać. Po pierwsze nie umiem w to grać, po drugie nie lubię w to grać. To już kurwa desperacja jest chyba. Po chuj ja gram w tą grę. Tak nic nie ugram. Nie wiem, kiedyś ja w ogóle miałem jakiś diament kurwa 3-4. Teraz mi kurwa ja gram na jakiś zajebanych brąz 1 kurwa. Naprawdę, nie wiem co się ze mną stało przez te 3 lata gry. Aż tak można upaść? Łeb na szyję? Nie wiem. Nauczyłbym się grać w tą grę, aby przypomniał sobie jak może się grało w tą grę. Ale przy takich zachowaniach, kurwa, przy takich ludziach... W sumie nie wiem czemu narzekam, ja kiedyś grałem na bocie cały czas. Chyba wyjebałem się na tym midzie jak śmieć najgorszy, na 2. levelu przeszedłem, miałem kurwa 99% expa. Czemu mnie ten minion nie złapał, żeby dostać ten 3. level? Nie wiem, kurwa, z nerfa zrobili chyba na miniony. No tego Galio można by było przylecieć, bo on nie ma Ignite'a, no ale Kassadin wątpię, żeby na 5. levelu coś zrobił. On ma 6, ale o dobra, on stracił tego. Bierdalamy się. Dobrze. Dobrze. Chuj, że oboje spleszowaliśmy i że mam tutaj jednego tego, Kruga. Czy jakąś tam nazywa, Kruger Master. Ale się wkurwiłem i stiltowałem. Dobra, nie będę mu podpierdalać expa. I recepta na grę. To ja chyba pierdolę tego bota. Mam ich w dupie, kurwa, za to jak się zachowali. W sumie też oni cały czas puszują. Jakby się udało, żeby ten Kassadin zabijał, to będzie fajnie, bo wydaje mi się, że ten Galio to i tak będzie bardziej chciał roamować i tak dalej. I no ma większy potencjał Kassadin, jak się rozpędzi, i w sumie jeśli zaufamy po prostu temu człowiekowi, mam nadzieję, że to jest dobra opcja. A oni kurwa niech sobie płaczą. Tylko mi wkurwia takie zachowania. Ostatnio właśnie się wkurwiam takimi głupimi zachowaniami. Strasznie. No ale co tam? Raz się tyje, raz się żyje. Napierdalamy pod jakiegoś Darkina, tylko kurwa właśnie chodzi o to, że musielibyśmy coś zabić, kurwa, tylko... Też kurwa jestem zjebany, bo nawet nie wiem na tej dżungli w jaki sposób zdobyć 3. level. No ale wiecie, widzieliście jakie miałem HP? Nie wiem, naprawdę, to ciężko powiedzieć, czy ja w ogóle jestem głupi, czy nie. Zapalimy sobie Icosa. Icosa zapalimy sobie. Co kupujemy? Blue Smite weźmy. Wziąłbym normalnie Reda. Dobra, to but. Czy będzie mi Clot Armor potrzebny? Chuj tam, najwyżej się tabi złoży. Ja wątpię, żebym i tak składał jakiś ofensywny atak, to przynajmniej do tabi będzie, bo myślę, że i tak je złożymy. Żadnych berserków ani sorkerów nie będziemy składać, no bez przesady. Znaczy, na Darkinie to można by było to składać, kurwa. Kiedyś sporo, no, Magic Dimage'a trochę było. Bez kitu, naprawdę, sorkery na tym, na Kejnie. Bo 1/3 waszych obrażeń jest magiczna, czyli tam pasywka, a nie, to jak jeszcze chyba elektro... Dobra, to chyba... Nie wiem, kurwa, ten Dark Harvest Physical Dimage. Czy to on jest zależny? Czy ten Dark Harvest, jeśli byśmy... Spierdalaj. Wydaje mi się, że tak, że to jest jako Adapted Force. Dobra, tam... Mniejsze o większe, to i tak będzie w naszym przypadku Physical. Nie będę tutaj czepiał. Ale pasywka zadaje magic. Waj nie miała 6. Dobrze, że nie miała 6, bo jakby miała 6, to mielibyśmy my przejebane. A Waj by nadal miała 6. Dobra, czy ona gdzieś tu nie siedzi? Ten Galio, jakby w ogóle coś wszedł, on ma 8. level, ja mam kurwa 6. Ludzie. Mogliśmy moim zdaniem wejść głębiej. I się udało, dobra. Vaj pójdzie pewnie na Reda swojego, bo wzięła Blue. Także teraz robimy w ten sposób, że patrzcie, on przyszedł na naszego. To my jesteśmy na jego. I chuj mu w dupę. Felowi jebanemu. Tylko, że nam się udało. Dobra, mamy Darkina, ale Darkina nie chcemy. Także polecimy sobie po tego. Po... Może nam uda się zabić przy... O, dobra, ten jest. Dobra, on se spierdoli chyba. Dobra, tam przynajmniej udało nam się zdobyć trochę tych... tych śmiesznych staków. W sumie, to ja uważam, że ja powinienem robić Drake'a wtedy. Dobra, nie idziemy żadnego zajebanego Darkina, nie będę grał jak jakaś pizda, tylko ten, nie wiem, sobie pogramy pod obrażenia XD. Ale ta gra to jakieś drugie Margonem normalnie, bo mnie tak wkurwia niemiłosiernie. O Boże! Oczywiście, że musiał mnie złapać. Ale ja sobie ucieknę. Proste i logiczne. Tylko, że oni zrobią teraz smoczysko, a ja chyba chuja mogę zrobić na to. Ja się nawet chyba wcale nie muszę cofać. Tak by mi się coś wydawało. Dobrze! Zróbmy go. Nie, nie zrobimy go. Po prostu sobie ucieknijmy. Ale dobrze wyszło, fajnie. Mimo takiego startu, to ja chciałem w ogóle przerwać to nagrywanie i nie nagrywać, ale widzicie, jak się da, to się da. No i tak jak mówiłem, gramy sobie pod tego Kassadina i mamy nadzieję, że będzie git. Ja mu ufam. Pokładam w niego bardzo dużo nadziei. Dobra, wiecie co? Jeśli byśmy poczekali sobie 40 sekund, to byłoby już w ogóle elegancko. Tylko miejmy nadzieję, że my przez te sekundy nie zginiemy. Jeszcze pół minuty. Nie mamy smite'a nawet. Dobra, przyholdujemy. Tak? Nie, dobra, tu jest Galio. Dobra, chuj mu w dupę. Także chyba nic nie zrobimy. Dobra, możemy tak wziąć. Zawsze. Bo jednak fajnie by było się cofnąć, jakbyśmy to mieli. Dobra, Galio, żeby mnie tylko nie wyjebał. Expa sobie przynajmniej weźmiemy. Dobra. Spierdalam stąd. Mamy 3K golda. I musimy sobie te hitsy odpalić, dobra. Pieniądze. Dobra. Czy ja chcę może Darkina złożyć od razu? I wydaje mi się, że tak będzie lepiej. Tak można też zrobić. Bez kitu, że sobie... dobra. To. I sobie kupujemy. Bez kitu. To... Znaczy kiedyś tak robili na Keinie, że jednak nie składali od razu tego przymiotu, tylko jeśli masz jakieś tam kile, masz potencjał do zabijania i tak dalej, to sobie złożyć lepiej tego śmiesznego Darkin Blade'a. Przynajmniej Duskblade'a. Dobra, teraz zapalimy Icosa jednocześnie. Także to będzie już zaawansowane. Zawasy pojedynek. Baby buty nawet. Kto tam jest? Dobra, nic nie zrobimy chyba. Czy Wajmie a Blue? To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że to Blue jest tu, a zaraz jest nasze. I jest. Ten mój red stoi cały czas. Kurwa, serio? Serio dałoby się zginąć? Kurwa, jak się wymieniamy z nim. No nie! Kurwa, rzeczywiście mi pomogli. Ja się głupio wbiłem. Nieważne. To jest jakoś istotne. Tylko ten Jin też ma killę, ma 5-0. A gra jak jakaś pizda, żeby się przypadkiem nie skaleczyć. Dobra, to jest zagrał. No ale to był flash po prostu, QI, no to dużo nie ryzykował. Dobił po prostu. Z pomocą flasha. Dobra, fajnie zabił. Znaczy ja też się trochę dałem zbejtować w ogóle, od Jax ma 0,4. Dałem się bejtować w ogóle tej Vai. Znaczy ja nie wiem, czy ona w ogóle bejtowała, czy to był po prostu jakiś random zagranie. Tutaj na tym elo to ciężko w ogóle poznać. Ja się kurwa nadaję do tego elo tak naprawdę. Bo jestem taki sam jak oni wszyscy. Kurwa, naprawdę, pomyśleć, Jak ja w ogóle ludziom mówię, że ja kiedyś miałem D3, to oni kurwa pytają się, kto mnie boostował. Naprawdę. No nie, dużo postaci zabili, które po prostu ja lubiłem w tej grze. I już nie działają. O, oddał mi. Taki miły. Koleżka. Co ja mogę zrobić? Mogę iść Jacksa zabić. Mogę podpierdolić killa. Oczywiście, że mogę. Ha, widzieliście? Dobra, jakoś tam nie zginęliśmy. My nie jesteśmy też jakoś bardzo useful, bo nie kasujemy nikogo, tylko tak naprawdę staramy się nie wyjebać. Więc no drużyna mnie kieruje po prostu i ja sobie na tym korzystam. Nie mam many. To jest normalne, bo ja w tej grze tu 24/7 jestem bez many. Dobra, cofamy się. Zresztą nie mogą to spuszować. Dobra, niech puszują, ja mam wyjebane. Buty mamy. Mamy przedmiot do dżungli. Dobra, musimy coś zabijać. Tylko oni chodzą w takich grupkach i z reguły jak ja się wbijam powiedzmy w trzech, próbuję jakoś tam jednego zabić, coś tam ograć, to tam moja drużyna... Oni kurwa... Dobra, ta gra jest wygrana, to tak czy siak. Wyjebałem się w ogóle połowę razy w mojej drużynie. Garenik na topie. No ale dobra. Nie ma lipy przynajmniej. Nie wiem, kto to odpalił. Jinx pewnie. Tam się kręciła. Mam nadzieję, że żadna waj mi tu nie wyleci. Może być i tak. A sobie zmutowałem ich wszystkich. Mnie wkurwiali. Znaczy nie wiem, czy mnie wkurwiali. Po prostu ich zmutowałem. Mogliby mnie wkurwiać. Się zniutowałem na początku. O, patrzcie, zbieramy sobie jabłka. Mamy tego żuka. No jak to mnie złapało przez ścianę? No i patrzcie, ja jestem sam. Gram se na czas. Drużyna ma mnie w piździe głęboko. Ja sobie gram na czas. W chuj. Oni sobie... Oj, widzicie, i taki sposób się wygrywa grę. Dobra, tylko jakbyście to kurwa spuszowali przynajmniej, to by było dobrze. A tego nie zrobiliście. Ale dobra, oni zabijają dzięki temu. Widzicie? Tak, tak się grę wygrywa. No patrzcie, ja teraz pomagam taktycznie. Z tą postacią to je tylko możecie zabijać, ale możecie też, nie wiem. O. Możecie też zabijać. Słuchaj. No i się... Kurwa, już wchodziłem w tego, w inhibitor. No i wygraliśmy grę. Znaczy szczerze, no tak, wzięliśmy fokus 4 i tak dalej. Tam 3. Gonili nas pół godziny. I w taki sposób wygraliśmy grę. No. Ciekawe, czy mi będzie nagrywać w tym śmiesznym. Eski raczej nie dostaliśmy. Nie ma opcji. Dobra, nie widać tego. Chuj tam w to. Elo.